Witam Państwa serdecznie. Dziś mam przyjemność rozmawiać z panem senatorem, tak? Tak. Nazywam się Jerzy Fedorowicz. Jestem senatorem z Krakowa. Przyszedłem tutaj na to spotkanie, które jest poświęcone informacji na temat marihuany leczniczej, marihuany na receptę, kanabis i tak dalej. O tym wszystkim Państwo się dowiadujecie z tego programu. Również po to, żeby się zorientować lepiej, jaka jest świadomość w ogóle Polaków, jeżeli idzie o działanie tej konopi właściwie. No i przy okazji sam się wiele nauczyłem, ale mam już pewne doświadczenia związane z dramatem kolegi naszego, pana Kality, wtedy posła, który po prostu jakby no, 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 no błagał, że jemu tylko, ma, tylko lecznicza marihuana jest w stanie pomóc. I rzeczywiście wiem, że doświadczenia osób, które tutaj prowadziły te zajęcia, pokazują, że dzięki stosowaniu konopi, czy wyciągu z konopi, czy oleju, czy tego suszu, czy tej waporyzacji, tych kilku działań, że jednak udało się opanować różnego rodzaju stany chorobowe. A dla mnie jest najważniejsze, żeby uświadomić społeczeństwu: pierwsze, że, że ten stereotyp funkcjonujący, że Marihuana jest narkotykiem, który działa podobnie jak tak jak, jak zwane narkotyki twarde. To już jest mit, który moim zdaniem i, tego, i z tego co mówią tutaj mm. ludzie, mając wiedzę, który już nie ma żadnego pokrycia. Natomiast ona może służyć bardzo dobrze w leczeniu różnego rodzaju schorzeń. No niektórych takich, jak tu spotkałem panią, która opiekuje się już 30-letnim swoim synem który ma nieustanne padaczki okazuje się, że dzięki zastosowaniu marihuany leczniczej ta ilość tych, 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 tych przypadków jego, których było dużo dziennie, ona się zmniejsza, ale potem jak się okazuje, że nie można dostać, bo gdzieś jest na granicy stoi Transport, który nie może wejść do Polski z jakichś tam względów prawnych czy nieprawnych, które istnieją, administracyjnych, no to okazuje się, że musi kupować. Coś, co jest kilka razy droższe, bo stosować to wtedy jako olej, a to nie jest to samo, prawda? Bo trzeba dużo więcej zużyć niż. Te... To są takie, ja dłużej o tym mówię, może pani wyciąć oczywiście sporo, ale nie, chodzi mi o to, żeby. my wypuszczamy w całość. Tak, żeby ludzie żeby ludzie wiedzieli, że tutaj spotykają się ludzie dobrej woli z tymi, którzy e, walczą i, i troszczą się o swoich bliskich i ze swoimi problemami, że. Że te, że, te, że te CBD, że te wyciągi z konopi, tej prawdziwej leczniczej, one powodują, że, że można, no nie wiem, opanować depresję, jakiejś neurozy, przy nawet przy stanach zapalnych różnego rodzaju, pomagają w likwidowaniu jej, przy stwardnieniu rozsianym. To jest cała wiedza, którą Państwo możecie też zobaczyć w internecie. Mam nadzieję, że pani, doktor, przekaże tam stronę internetową, żeby się z tym zapoznać, bo właściwie od państwa zależy, w jaki sposób będziecie do tego podchodzić. W moim pojęciu przyszłość jest taka, że tego rodzaju środki, które mają swoją już. No, tysiącletnią tradycję w leczeniu, ale, ale z powodów e, różnych stereotypów e, nie, nie są albo nie były stosowane, że one przyjdą i do, i do naszego kraju. Były przykłady stawiane na przykład Urugwaju czy, czy, czy Holandii. Ja sam e, przykład stawiałem Austrii, gdzie można kupić, te, te, te jakby tak, te produkty można kupić już nawet w takich no, 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 no na ulicy, w tych automatach, nawet mówiąc szczerze, żeby, żeby nie kłamać, bo nie chcę być telewizyjną, gadającą głową, to mogę, mogę pokazać zdjęcie, bo zrobiłem specjalnie. I, i rzeczywiście ten, o, proszę. Tak to wygląda, a ja to przybliżę do kamery, prawda, i tak to wygląda, to jest ogólnie dostępne. Ogólnie dostępne na ulicy podaje nazwę Wiedeń, Bad Gachstein i tak no. dalej. Także no, to jest taki pożyteczny Dzień, w którym, w którym znowu czegoś nowego się dowiedzieliśmy, co może ludziom pomagać. To mam jeszcze przykład Szwajcarii, gdzie de facto też jest legalizacja, tylko troszeczkę na innych zasadach, gdzie wybrane kantony pozwalają na hodowlę właśnie takiej, a nie innej ilości krzaków na osoby, ale to już jest osobna kwestia. I tam też jest inna zawartość, no i tak dalej. No tak, to już jest specjalistyczne bardzo, co pani mówi. U nas ja, 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 ja rozumiem, bo ja pracowałem z w leczeniu jako wolontariusz. Ja rozumiem, że istnieje taka obawa, że stałoby się to jakimś produktem, który by e, był rozpowszechniony, do, 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 do nie wiem, do. Do nauczenia dzieci czy ludzi, ale to w moim pojęciu nie. nie ale my jest nie patrzymy w tym kontekście, prawda? Bo też mamy konkretną instytucję, która się tym zajmuje fachowców to wszystko, co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. I właściwie, tak jak pan słusznie zauważył, pewne regulacje prawne, które. Tutaj się powprowadza, będą, że tak powiem, sprzyjały dostępowi bezproblemowemu dla wybranych pacjentów potrzebujących tego. Naprawdę potrzebują. No tak, no jeżeli wy, wy, wychodzi na to, że pacjent nie potrafi się dostosować do leku kolejnego, któremu lekarz przypisał, i nagle się okazuje, że to jest środek na jego zdrowie, no to lekarz przepisze, a on będzie musiał być dostępny. No teraz brakuje w aptekach i ludzie bardzo z tego powodu cierpią mm -hmm. i, i są załamani. No taka Dokładnie. jest prawda. Dzięki. Nic bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Serdecznie.